Produkcja tarczy hamulcowej przewiduje następujące fazy: wylewkę, obróbkę, kontrolę i oznakowanie. Samochodowe tarcze hamulcowe są zwykle wykonane z żeliwa płatkowego. Proces wytapiania, podobnie jak dla zacisku, ma miejsce w bardzo wysokiej temperaturze, ponad 1400 stopni, w stosownych piecach elektrycznych lub węglowych, zwanych komorowymi. Następnie mieszanka jest wylewana z pieca do tygli, a z nich przelewana do jednorazowych matryc wykonanych ze stosownego materiału i umieszczonych w odpowiednich spornikach na linii odlewniczo-formierskiej. Faza chłodzenia jest bardzo ważna pod kątem zapobiegania naciągów w wylewce, a wyjmowanie z matrycy powinno mieć miejsce, gdy wylewka ma temperaturę poniżej 300 stopni. Kolejne fazy to właśnie wyjmowanie z matrycy, usuwanie odprysków w celu wyeliminowania przyklejonych śladów wylewki oraz piaskowanie, mające na celu definitywnie wyczyszczenie surowej tarczy ze śladów piasku pochodzącego z matrycy. W tarczach wentylowanych wentylacja ma miejsce dzięki umieszczeniu w piaskowych matrycach przed wylewaniem stopionego żeliwa odpowiednich wsadów piaskowo-żywicowych, zwanych rdzeniami, które są odporne na ciepło i na działanie siły pchającej metalowo-statycznego stopionego metalu. Pierwszą fazą mechanicznej obróbki jest toczenie, w trakcie którego stosowne narzędzia usuwają wierzchnią warstwę pokrywającą metal surowej tarczy, aby jej dokładnie nadać końcowy kształt. Kolejna czynność to wiercenie otworów w kołnierzu przesuwu. Są wykonywane otwory, przez które zostaną przesunięte kołki mocujące koło. Ostatnią czynnością obróbki jest automatycznie wyważenie tarczy. Odpowiednia maszyna odczytuje brak wyważenia i koryguje go, usuwając materiał z zewnętrznej średnicy. W tym momencie tarcza jest poddawana smarowaniu ochronną warstwą oleju. W przypadku lakierowanych tarcz z powłoką zapobiegającą korozji, tarcza nie jest smarowana olejem, lecz poddawana odtłuszczeniu przy użyciu fosforu, a następnie lakierowana. Utrwalenie lakieru ma miejsce za pomocą odpowiedniego podgrzania. W trakcie procesu produkcyjnego jest przewidziane wykonywanie regularnych kontroli. W odlewni są analizowane parametry chemiczne, mechaniczne i budowy wyrobu, zarówno pod kątem badań niszczących, przeprowadzonych wyrywkowo, jak i za pomocą specjalnych pomiarów. Ponadto w ciągu prawidłowego procesu obróbki, właściwie nadzorowanego, maszyny wykonują kontrolę najważniejszych właściwości w celu zapewnienia zgodności i jednolitości produkcji. Należy pamiętać o tym, że kontrolowanie najważniejszych parametrów konstrukcyjnych na linii produkcyjnej jest bardzo ważne. Wśród nich wypoziomowanie opasek hamujących, czynnik DTV, Disk Thickness Variation i oscylacja. Tarcze hamulcowe są zawsze oznakowane symbolami podającymi wewnętrzny kod producenta, co umożliwia ich identyfikację i wytyczenie ich ścieżki produkcyjnej. Ponadto jest podany minimalny poziom grubości, który może osiągnąć bieżnia hamująca przed koniecznością jej wymiany.